Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Sebastian. A was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z Planet Crafter. No i zobaczcie, co nam tu wyrosło, jakieś grzyby, nie? Da się na to wejść? Da się na to wejść. Spoko, nasz nowy nabytek, grzybobranie, nie? Masa. Moi drodzy, mam poustawiane w tej chwili, że moje drony latają w sumie wszędzie. A dlaczego? Bo przynoszą mi tutaj żelazo między innymi. Tu na razie jest pusto, ale latają właśnie. Mają przylecenie, że mi się język plącze, a dopiero zacząłem, nie? Latają ze wszystkim w każdym razie. Natomiast, no, znaczy póki co mam poustawiane żelazo, tytan do aluminium włącznie. Chyba iryd i uran też. O, leci nawet, nie? W ogóle musimy ich więcej narobić. I fakt faktem zrobimy tak jak mówiłeś sama ja, że będziemy tworzyli ekstraktory czy te wydobywcze jako trójki, gdzie po dzięki temu nie będzie mi robiło syfu, tylko będzie tu wyciągało to, co konkretnie chce. A i tak możemy przecież zrobić dla każdego osobna, nie? Ja tylko teraz chcę ciebie jednego zniszczyć. Nie mogę. Teraz mogę, bo potrzebuję ten materiał. Bo mam jeden wielki kłopot. Nie wiem, jak to się stało, ale wszystkie nadstopy i wszystkie pręty nadstopu mi wyparowały, nie? Znaczy, no nie dziwię się, bo trochę tych rakiet puszczaliśmy, budowaliśmy co nieco, także nie mam w tej chwili ani jednej. Także ja na chwilę się wyłączę i lecę postawić ten ekstraktor T2, znaczy ten wydobywczy dziad, do kopalni. Do miejsca, skąd mogę wyciągnąć właśnie nadstopy. Także za chwilę się widzimy. No właśnie, to jest to miejsce, tylko muszę ściągnąć filtr, filtr menu konstrukcji, bo mi nie pozwoli wybrać dwójki, bo na trójkę mi nie stać, nie? Dlaczego? Aha, bo ja tam miałem jedynkę tylko. To ja zaraz wracam. No i zobaczcie, jakie pustki, nie? Pusto. Pusto. Ostatni pręt, który właśnie w tej chwili potrzebujemy. Jeden OSM. I jeden pręt irydu, nie? A przy okazji pozrzucaj co nieco. Tytan, dlatego też nie potrzebuję na razie. Nie to, kolego. Jeden nastop skądś o dziwo mam. Znaczy wiem skąd nawet, ale okej. Okay. Aluminium też zrzuć. Ale my nie mamy dużo, nie? Mamy wszystko? Mamy wszystko. No to wracam. Jak tu stoimy? Zdążymy. Pięknie. Są na stopy. Także niech stąd wszystko jest wysyłane. Natomiast ustawię na szafkach na stopów, żeby zostały tu transportowane. Także powoli będzie się działo. A przy okazji za chwilę zrobimy kolejnych kilka dronów, jeżeli nam się uda. Oczywiście brakuje im pożywienia, to jest też standard. Bo oczywiście byłem w bazie, ale już nie zabrałem, nie? Bo po co? To jest normalne. A moi drodzy, z tymi skrzyniami to jest jedna wielka dla mnie zagadka. Bo jestem na bank pewny, że nawet bywały skrzynie, z których wyciągałem po raz trzeci materiały z jednej tej samej skrzyni. To jest na banku, to się działo na początku gry. Natomiast teraz, jak tak przelatuję nawet nad tymi skrzyniami, które zbierałem częściej, nic mi nie pokazuje. Albo to był bug gry, albo ułatwienie na początkowym etapie. Nie wiem. Trzeba by zajrzeć w kod źródłowy, ale to jest za dużo zabawy, nie? Nie dla nas taka zabawa. Fakt faktem, możemy przyjąć, że już się skrzynie nie odnawiają. A teraz ja to ustawię. Właśnie, żeby mi na stop dolatywał. Nie? Cyk.
I tutaj też. Także latajcie. Ale i tak potrzebujemy tych dronów więcej. Ile one kosztowały? Znaczy, jaki był materiał potrzebny do ich produkcji? Gdzie wy tu jesteście? Silniki rakietowe, płytki drukowane i żelazo. Płytek drukowany to mamy od groma. Silnik rakietowy. Biorę wszystkie. Gdzie możemy z powrotem zamontować? Cyk. Czyli 5, 6, 7, 8. Na tyle nas na tą chwilę stać. Nie tu, Sebastian. Tu masz płytki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7, 8, nie? I żelazo. 5. 6, 7, 8. No to ile chcemy zrobić parę dronigów? Niech te sobie latają. 86%. No to za chwilę przejdziemy do kolejnego etapu ewolucji. Terraformacji, przepraszam. A specjalnie ustawię go w tym kierunku, żeby nie patrzeć tu, a patrzeć właśnie na nasz przybytek. Cyk. No i brawo. Wszystko wykorzystane, wszystko wykorzystane. Nie ma ani jednego w zasobniku, czyli wszystkie latają, nie? 13 dronów. Świetnie. A niech sobie latają i zbierają mi materiały z każdych skrzynek, które na tą chwilę ustawiłem. A potrzebujemy tych nadstopów od groma, nie? Co ja teraz chciałem zrobić? Aha, moi drodzy, nie odkryłem, tylko odblokował mi się jeszcze jeden plecak bodajże. Niech nas zerknę. To chyba nawet nie tu, a tu. Tak, plecak P6. Kwarc, obsydian, kwarc. Chyba wszystko będziemy mieli, nie? Bo płytek nam pod ostatkiem. Obsydian tutaj jeszcze się znajdzie. Ostatni. Bartu jeszcze są jakieś? Nie, ostatni. Też trzeba będzie pozbierać. Kwarc taki posiadamy. Kwarc niebieski też będziemy posiadać. No i pięknie. Tylko zastanawiam się po co, nie? Jak i tak mam jedno miejsce wolne. A na tą chwilę chyba nie mam jeszcze nic, co mógłbym tutaj włożyć, co? Ale chodzi o plecak. Czekaj. Show me. Ja się już gubię. Tu mi się powiększyło, tak? Mam taką nadzieję, nie? Plecak, plecak, plecak P6. Możemy tu łatwo porównać. Tak, mamy więcej miejsca niż w zasobniku. No i to cieszy. To miło z twojej strony, koleżko. Ale przy okazji mógłbyś mi wyłączyć ten schemat. Cyk. No właśnie. 88%. Dobrze. No po trochu latają, nie? Zostawione, nie zostawione. Stąd braliśmy, ale znowu się pojawiło. Także miło. To pewnie za wcześnie jeszcze. Zanim tu dolecą, zanim tam wyprodukują, to jeszcze chwilę potrwa. Co więcej, no, zaczyna się robić powoli kłopot z energią. 562. My, moi drodzy, do produkcji fajnego budynku, znaczy w sumie generatora portali, potrzebujemy aktywatorów mnożnika energii. Tu jest mały kłopot. Bo jako tako swojego już nie posiadamy. A na upartego potrzebowałbym takie 4 sztuki, nie? Bo chciałbym 2 włożyć tutaj, żeby zwiększyć tutaj też produkcję prądu. A każdy taki jeden kosztuje 6000, mamy tylko 4900. Będę musiał się pobawić handlem, nie? Prędzej czy później. Jest tyle rzeczy, które chciałbym teraz zrobić i ma nie jestem w kropce, nie wiem od czego zacząć, nie? Ja bym poczekał, aż się to pojawi. W ogóle chcę... A, przy okazji, jak tu jestem. Tego nigdy za mało, nie? Was też. Chciałbym zwiększyć właśnie te warzywniaki, bo produkcja bakwaronu będzie nam potrzebna. Tak myślę przynajmniej. Was już mamy trochę, nie?
Ale jak już tu jestem, to pozbieram wszystko. Na piętro nie musimy iść. Dobra. Te bakłażany musiałbym przenieść tu bliżej, żeby mi łapał on, bo nie łapiesz z tego budynku, znaczy z tego pomieszczenia, z tego magazynku. Co my tu jeszcze mamy? Dynie, fasolki trochę, grzyb. O, aha, grzyb już jest pełny. No dobrze, jak grzyb jest pełny, to nic innego, jak stworzymy parę ciebie. Jeszcze jeden mi wystarczy, na razie. No i brawo. Już grzyby mają swoje miejsce. Cyk. Jedwab ma swoje miejsce i kora ma swoje miejsce. Dobrze, tylko co ja bym teraz chciał? Moi drodzy, ja się na chwilę wyrwę. Ja polecę jeszcze do innej jaskini, poszukać troszkę. Mamy parę procent. Polecę do tej jaskini przy tym piaskowym wodospadzie poszukać trochę OSM. O, jak ładnie. Także ja za chwilę wracam. I oczywiście nie mówię o OSM, bo patrząc na to się pomyliłem, tylko nadstopy. A jak tutaj jesteśmy, to zobaczcie sobie, mamy kolejny klucz, nie? No powoli zbieram ich komplet. No i zobaczmy, czy tu coś się będzie chowało. Bo w jaskini raczej wątpię, nie? No właśnie. Ani jednego, nie? Chamstwo. Jeden. Drugi. To są chyba te, które przykapiliśmy wcześniej, nie? Dobrze, nie ma sensu. Moi drodzy, wracamy. Czekamy, aż się zmieni etap terraformacji i polecimy, moi drodzy, do... No właśnie, gdzie? Polecimy do wraku przy tym, przy... Mam ustawione? Nie. Wysyłaj wszystko. Do wraku przy lawie, nie? Przy wulkanie. Kim ty jesteś? No, ciekawie. Ale się zrobiło gęsto, nie? Popatrzcie, no. Ale te grzyby fajnie wyglądają. Masakra. Dobra, to ja na szybciocha zrzucam, co mam przy sobie. I poleci... O, widzicie, już są dwa się pojawiły, czyli powoli je ściągają. Miło, że to działa. OSM, siarkę też. No właśnie, a propos siarki, też mi ją tu po prostu proszę ściągać. Cyk. I cyk, nie?
Już sobie będą z tym latały, gdy będą miały siły przerobowe. Chyba, że kiedyś dorobimy sobie więcej koleżków. Jedno, co mi się nie podoba, moi drodzy, to że w tej chwili tutaj widzę wszystko, co jest dostępne w grze, nie? Nieładnie. Taki spoiler, że masakra. Tu OSM też. Dobrze. Robimy to tak. Żeby nie męczyć was, wezmę jedzenie na pewno. Wodą się nie musimy raczej przejmować. Już teraz na szczęście. Zjedzę tą dynkę. Cyk. Lecę po... Ale przecież ja nie muszę lecieć, nie? Bo go mam tutaj. No właśnie. I widzimy się w pobliżu. Lawy. Okej, okay, otrzymaliśmy schemat Mutagen V4. A przy okazji, no właśnie, mieliśmy to zobaczyć, nie? Osiągnęliśmy poziom płazów. To potem zobaczymy co i jak. Ale mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz. Bo tutaj chyba... Nie, tutaj nic nie było. Tylko było to... Tu nie było jako tako wraku, nie? Nie. Coś tam ciekawego? Nic ciekawego, nie? Dobrze, to ja lecę dalej. Widzimy się przy wraku. Bo przynajmniej postawimy tam teleporter. Aha, jeszcze, moi drodzy, to jest to miejsce, pamiętacie je? My przecież my je do końca chyba nie zbadali, tak na dobrą sprawę. Cyk. Wypadzisko. Cokolwiek to znaczy, nie? Czy ja coś tu mam? No, i takie coś to ja lubię, nie? To już mi się podoba. Miło. W sumie tu was zostawię. Nie wiem po co, ale was zostawię. Czy tu coś było? Pięknie. Biorę. A to było nasze wejście, nie? Nie, też nie. Jaka to tu... Zbadałem, że nie zebrałem wszystkiego. Ciebie nie mogę zniszczyć. Dobrze, to tu byłoby wszystko. Jeżeli chodzi o te miejsca, i zostało. Gdzie to było wejście w podziemia? Mogę do kwiatek posadzić, nie? Tu jest to wejście, no właśnie. Dzień dobry. Tu jest pusto. Myśmy to czytali wtedy. Tak. Biorę. Jak już robić porządek? No dobra, bo już razem się w sumie przyda. Także ja zaraz wracam, tylko polecę do chaty to zrzucić wszystko. Także widzimy się za chwilę znowu. Gdzie ja go postawiłem? Tu. O właśnie, ale jak już jesteśmy w bazie, to zerknijmy, co się nowego pojawiło na ekranie. Ssaki. Powoli tworzą się ssaki. Świetnie. A później jak wrócimy, to stworzymy to miejsce na zwierzaki. Ale to po kolei. I za chwilę widzimy się na miejscu. No i jestem z powrotem, tak zbieram resztę wszystkiego, co zostało. Czy mi to czytali? Wydaje mi się, że tak. A tu co? Czekajcie, tu jest też wyjście do góry. Tu jest zejście na dół. Tędy przyszliśmy. Tu jest drugie wejście do góry. Pokaż no. Wow. Chyba tu byliśmy. Tak, byliśmy tu, tylko nie zabraliśmy wszystkiego. Spoko. Teraz tych skrzynek to już nie niszczę specjalnie, już się nie chcę tego niszczyć, tych niebieskich.
dla jednego żelaza, którego i tak za chwilę będziemy mieli od groma. To znamy. Biorę. No i to będzie chyba wszystko, co? Zmieści się wszystko? Pięknie, no świetnie ty. Nie cię szlak, tak, znamy, doczytaliśmy to wszystko. Co my tu w ogóle mamy fajnego? Tutaj możemy zjeść spokój, nie? Dobra. Także ja znowu wracam do bazy. Zrzucę materiały i lecimy pod wrak, pod tą lawę, nie? Także ja zaraz znowu wracam. Jeszcze dostaliśmy schemat skrzeli huli, kurczę, tyle tego tu teraz wypada, a my się zajmujemy innymi rzeczami, nie? Także jak wrócimy, to będzie znowu o czym się bawić. No to lecę, tam ja próbuję lecieć w kierunku lawy, tylko ja nie wiem, czy ja dobry kierunek w ogóle obrałem, bo wygląda, bym się zgubił znowu. O, to jest nasza miejscówka, nie? Co tu ciekawego mamy? W sumie rzeczy, po które kiedyś przylecę, nie? Ale my chyba kierunek musimy tam obrać, tak? Dobrze leciałem, tylko się wróciłem niepotrzebnie. Tu musimy lecieć. Chyba. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, dobrze. Bardzo ładnie. Już nawet go widać z przodu. O, miło cię widzieć. No spoczko, może być. No, moi drodzy, ósmy. To już jest ósmy. Jak dobrze liczę. Co tu ciekawego mamy? Takie rzeczy. Takie rzeczy. Zrzuć ciebie tu na razie. Ciebie też. Ciebie też. To jest mniej istotny w tej chwili. Reszta jest ważna. A tu? Takie rzeczy. Tak, pięknie teraz zrobiłem, nie? OSM wraca. Krzywo. Daj go tu lepiej. Lawa. Podłoga jest lawą. No to bijamy. Znowu wyciągamy, co tylko się uda, nie? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? To wygląda, że tu pójdziemy później. To zaczniemy od lewej strony właśnie. Pusto. Tu przejścia brak. Coś mogę zniszczyć. A po drugiej stronie jest szafka, dobrze wiedzieć. Tu jest wejście do góry. Dobrze, to wchodźmy. Zamknięte. Pozamykane przynajmniej jeszcze. Tu jest ten, dobra. Ale i tak nie zabrałem wiadomo czego, nie? O! Kosmiczne pożywienie, dziękuję bardzo. Przegapione najwyraźniej. Tu pozamykane. Tu i tak przyjdziemy. Brawo my. Tu coś w szafce? Pusto. Zejście niżej. No to daj niżej. Pusto.
raczej skrzynki to myśmy tu już wszystkie posprawdzali, nie? Byłoby dziwne, gdybym coś zostawił. No właśnie. Też zamknięte. Też. O, mamy cię. No już, żeby nie kusiło, nie? Tutaj wszędzie byliśmy. Też. Tu jest wyjście, nie? No właśnie. A tu jeszcze widziałem... Cyk, czy wy się wszyscy łączycie razem? Chyba tak. Tak, dobra. To ja wracam do chaty, bo i tak muszę wrócić, zabrać wiadomo co, bo po sobie go nie mam. Także moi drodzy, ja zabiorę parę rzeczy z naszego domku i za chwilę wracam. No i moi drodzy, jestem. Uruchomimy dziada. Dwa potrzebne. Ja tego nie sprawdziłem, nie? Także zaraz wracam. Trochę się na dworze rozpadało, także przez jakiś czas będzie dość głośno. No i zaraz zobaczymy, co nam się pootwierało ciekawego. No właśnie. Nie. Okej. Okay. Tu się nie otwarło. Też nie. No i ładnie. Dziękuję, 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 dziękuję. I dziękuję. Jeszcze przejrzę dookoła, czy coś się nie otwarło gdzieś, ale... Kurczę... Woda, nie? O, i to jest chyba nowe miejsce. No właśnie. No i bardzo ładnie, przynajmniej tyle. A to co? Cecha genetyczna. Włóż go do syntezatora genetycznego, aby stworzyć nowe stworzenie. Biorę. Biorę. I znowu coś nowego. Jeszcze dookoła przybiegnę, ale to będzie chyba wszystko, co? Tutaj nic nowego. Nie, tam byliśmy. Tutaj nic się nie otwarło. Szkoda, że tu nie można przejść, nie? Dobra, wracamy do bazy. Mamy znowu coś nowego. A na dobrą sprawę mamy jeszcze dwie rzeczy do ogarnięcia na miejscu. Także lecimy. Nie tu, Sebastian. Dajcie mi tylko chwilę, ja pozrzucę te materiały i bawimy się dalej. Moi drodzy, pojawił nam się skrzek huli, którego i tak nie możemy wytworzyć, bo brakuje nam powszechnego skrzeku. Dobrze, nie ma tego złego. Natomiast pojawiło nam się coś nowego do wybudowania, tak?
pomijając ciebie jeszcze, to w kolejnym odcinku myślę ogarniemy, mam taką nadzieję, pojawił nam się farma płazów, larwa pospolita, o, niedrogo, to od razu postawimy dwie. Larwy pospolite posiadamy. I co tam jeszcze było? Butelka z wodą. Wodę sobie weźmiemy z zewnątrz. Bo tak chcę ją pościągać. Was też w sumie. Jak już tutaj jestem. Oczywiście te wody też pewnie mogą być transportowane przez drony, tak samo te naboje. Wszystko możemy, znaczy wszystko, no większość rzeczy możemy ładować no, od razu do skrzyni, trzeba by nie biegać. I tak docelowo, moi drodzy, zrobimy. Dobrze, tą farmę was, to tu będzie farma nie was. Niski poziom wody. Świetnie, napij się wody, kolego. Brawo my. Cyk. Jedna. I cyk. Druga. I teraz powiedzcie mi, jak to działa. Świetnie. Nie mam nic, co mogę tu włożyć, nie? Bo to raczej nie działa. No właśnie. To do czego innego będzie potrzebne. Do urządzenia, którego jeszcze najwyraźniej nie posiadam. Dobrze. Dobrze. Robimy, moi drodzy, tak. No, mamy trochę funduszy. Nie jest tego za dużo. W sumie to ile? O, tylko 8 tysięcy, nie? Potrzebuję ciebie, kolego. Uuu. Ale na to mnie nie stać. Będę musiał kombinować. Na razie potrzebuję ciebie. Go. Jak sytuacja na froncie? Dobrze, bo mi się z tym akurat nie spieszy. Nie będę póki co niczego przyspieszać, jeżeli o to chodzi. Bo moim celem jest wykombinowanie, jak wybudować ciebie, dziadu. No właśnie, a aktywator mnożnika energii to nie jest prosta sprawa. Bo my go sami, znaczy sami takiej możliwości nie mamy, nie? A szkoda. A szkoda. 6000. Czym można by pohandlować? Cześć, chłopaki. Świetnie. Znaczy, że nic nie mogę zrobić teraz? Może wyjdzie. No dobra. Ile kosztuje produkcja jednego? Stwórz mi kilka. Naboje. Tu gdzieś mam miejsce na kapsuły tlenowe. Świetnie. Miejsce na wody, oczywiście, że tak. Jak ci idzie? Przepięknie, nie? Właśnie. Dobrze, bo na razie mi wystarczy. 5, 6, 7, 8, nie? A jeden taki, jeżeli chodzi o tworzenie prądu, 5. 4 nadstopy. To stwórz mi jeszcze 2. Kolektor organizmów wodnych, znowu coś nowego. Cały czas jest coś nowego, nie? Dlatego jest ta gra tak mocno absorbująca. Nadstopy, no i jak ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk. Postawimy sobie troszkę energii na przyszłość. To 50% jest, świetnie. I jeszcze raz. To 50% jest, świetnie.
Także chyba delikatnie zapas na razie będziemy mieli. Tak, 4600, także ładnie. A teraz nam się pojawiło... Co? Ty. Kolektor organizmów wodnych zbiera fitoplankton i rybią i krem. No i już mi się podobasz, kolego. Już mi się podobasz, tym bardziej, że jedwab już mamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa nadstopy, ładnie, bo się powoli zbierają. Pięknie. I cztery. Akurat mam. Pięknie. Tu. No. A mnie gra oszukała. No to jak nie tak daleko, tylko tu postawię. Cyk. Jeden tu, a drugi po drugiej stronie. Zapewne bez znaczenia, jeśli o to miejsce chodzi. I co ty mi robisz, kolego? Coś będziesz tworzyć. Fitoplankton A. To samo, nie? Otrzymaliśmy nowy schemat ekstraktor. Czego? Bo się zgubiłem. O to chodzi, tak? Ekstraktor gazów P2. Bo to jesteście wy, nie? Tak, i zobaczcie sobie, że one również produkują ciepło. 1500%, bo są nadal w zasięgu tamtego. O, jak pięknie, przypadkowo wyszło. Jak to mówią, co drugi kupił na szczęście, nie? Dobra, dwa takie byśmy postawili. Wyłącz na przykład, kolego, ciebie. Zeolity. No, za chwilę znajdziemy, bo z tym kłopotu nie powinno być większego. Dwa i cztery nadstopy. No i brawo. Idziemy szukać zeolitu. Jednego kojarzę, gdzie był. A znowu padanie. Normalnie pora deszczowa. Gdzieś tutaj je widywałem. A gdy potrzeba, to nieba. Dobrze, ja chwilę polatam. Jak znajdę, to wrócimy do bazy. No dobrze. Mamy. To postawmy sobie od razu. Dwie sztuki. No raz. I. Dwa. Aż mnie ciekawi. Aha, no to jest najwięcej miejsca. Ty robisz cztery. Wybierz rodzaj. Wow. No to pięknie, bo akurat tlenu nie potrzebujemy, nie? Jako tako. Zawsze można wytworzyć, by była potrzeba. Nie, no mega, podoba mi się. A przy okazji tworzą ciepło. 1500% znowu, nie? No i pięknie. Ten też? Ten już nie, zobaczcie sobie, ten łapie, tego już nie. To szybko zmienimy, nie? Cyk, i już go łapie. Ty mi robisz te, to ty mi robisz, kolego, te. Dziękuję bardzo. Naboje. Naboje, naboje, tu. Nie wiem, po co ja biegam z tym czymś. Na razie go zrzucę. A teraz tak. Dron leciał. Zjedzmy. W sumie mamy przy sobie masę jedzenia. Aż mnie ciekawi, czy ta ikra, co to tam jest, już się pojawiło. Chyba tak, bo aż się świeci, nie? Wow! A jednak zbiera różne. No to pięknie.
No i coraz lepiej, moi drodzy. Coraz lepiej. Bo teraz tak, jak my mamy u góry rybki, rybki, pipki, to my co wkładaliśmy? Welkia, nie? To dołożymy provio, cokolwiek to jest. No i zobaczcie sobie, jakie ładne rybki. Pięknie. Musimy sobie stworzyć miejsce na akwarium, najwięcej akwarium. Dobra. Teraz tak, coś było potrzebnego tutaj, nie? Aha. Żeby wytworzyć ikrakrom, cokolwiek to znaczy, potrzebujemy fitoplankton B, mutagen P3 mamy. O dziwo, mamy mutagen P3, bo zdobyliśmy ostatnio. Nawóz się znajdzie. Co to było jeszcze? Fitoplankton B. Cyk, cyk. Fitoplankton B. Jest. Działaj. No i brawo. W ogóle na to wygląda, że potrzebujemy nową szafkę. Nawet dwie. O, jak ładnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, może sobie je tu postawimy. Może będzie bardziej logiczne. Jak ja to stawiałem? Tak, chyba nie wiadomo, nie? Było mniej więcej bardziej w lewo. Albo w prawo, zależy jak patrzeć. Mniej więcej tak, nie? Jedna i druga. I to będzie tak. Ikra. A tu plankton. Troszkę nam przeszkadza we drzwiach, ale nawet nie za bardzo. No i jak ładnie. Cześć rybka. Natomiast to o ciebie chodzi, tak? No i brawo. I teraz tak, brakuje nam ulani. Mutagen P3. Czy ja jestem w stanie cię wytworzyć? Mutagen P3. Nie jestem w stanie cię wytworzyć. O, ja tu kiedyś przyjdę, będę tworzył wszystkiego na masa, masakrycznie wiele, znaczy z zapasem, nie? Po prostu z zapasem. Cyk. Dobra, to dla ciebie potrzebujemy C, mutagen, nawóz. C, mutagen, nawóz. Działaj. Czyli już mamy jedną rybkę, którą chcielibyśmy wypuścić na zewnątrz. Skrzek huli. I to chodzi o zwierzęta, nie? Natomiast nie mamy powszechnych go skrzypka. Nie mamy. No nieładnie. No dobra. Do tworzenia ryb. I to w sumie tyle, nie? No, działaj, sobie odłożymy cię. Mało tego na stopu, nie? Ale... ale coś tam powoli chłopaki zbierają. Chyba, że stworzymy jeszcze parę dronów. Kurczę, bo to, czemu to musi być takie drogie, nie? Mowa o tobie. Pred nadstopu. Ale teraz daje mi to do myślenia. Stworzymy sobie jednego. Bo ułatwimy sobie życie, jeżeli chodzi o produkcję nadstopu. Potrzebuję jednego ciebie. No i dziękuję. Teraz tak. Trzy tytany. Jeden koleżka i jeden czerwony koleżka, nie? Teraz tak, żebyś ty mi tu nie przeszkadzał, to was wyłączę jednego z drugim. Tu jak sytuacja?
O proszę, złota ikra. No i pięknie, nie? Ale to ciekawe, zobaczcie, bo myśmy chcieli ulani, a wyszła nam złota ikra. Czyli się okazuje, że w tym schemacie jest więcej rzeczy, nie? Chrom. Tam wyszedł wcześniej? Tak. Czyli zróbmy to jeszcze raz. To był C, nie? Cyk, cyk, cyk. Działaj. A ja zaraz wracam. O, ładnie, nawet pasuje jeden do drugiego. Pięknie. I tylko Lego. Tylko i wyłącznie na stopnie. A później mi go wysyłaj. I to powinno działać. O, nawet narysowany, kto kiedy przyleci, znaczy kto to zabierze, nie? Czyli to powoli działa, ale tych droników najwyraźniej potrzebujemy sporo więcej. Chyba jeszcze mam trzy. Zresztą one nie są drogie, nie? Nie taki drogi. Nie sprawdzę. Także za chwilę stworzymy sobie ich troszkę więcej. Znowu coś się pogoda psuje, ale zbierałem materiał na 12 kolejnych dronów. Niech sobie latają, nie? Już wszystkie poleciały. No i bardzo ładnie. Mamy ich... Aha, trochę mi zostało, okej. Mamy ich, moi drodzy... Gdzie to ich pisze? 25. Świetnie. No i bardzo ładnie. No i pięknie. Niech sobie latają. Dobrze, na tą chwilę chyba to jest tyle. Tak się zastanawiam jeszcze. 18%, dobrze. Nie spieszy mi się. Czy one są w stanie coś więcej wyciągnąć niż to, co wyciągają? To już znamy wszystko, nie? Czy jest sens wkładania ich w inne jeziora, nie? Poproszę. Przyleciał? Pewnie. Dziękuję. Co my tu mamy? Co możemy sprzedawać? Mamy masę tych prętów irydowych i uranowych. Ja bym to opchnął, bo potrzebujemy funduszy i to dużo funduszy. Ja potrzebuję taki jeszcze jeden. Drogie są, nie? Ja się pozbędę tych. Zaraz wracam. Widzę, też tutaj mogę ustawić materiały, jakie ma mi przynosić. To by też nie było złe. Ale na razie wysyłamy tyle, co jest. Ja taki rakiet wyślę 2 albo 3 nawet. Tak jest. Ja cię tak ustawię. Czemu nie lecisz? Pełny jesteś, nie? Ekwipunek jest pełny, no. Także go. Dziadu, nie poleci, nie? To ja cię sam wyślę. Dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za dowolenie do końca. Spodobało się, dajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz kontakt i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej.